Okna są pozabijane deskami. Żaden promyk słońca tam nie wpada. Dobrze, że mam latarkę. Niewiarygodne! Są tu zapasy, woda, mrożonki, nawet leki. Mamy trochę szczęścia. To się przyda. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Bruce, słyszeliśmy strzały w mieście. Wszystko w porządku? Powiedz, że znalazłeś amunicję. Żadnej broni ani amunicji. Tam wygląda, jakby tornado przeszło. Na szczęście znalazłem mnóstwo jedzenia, wody i lekarstw. Ile amunicji straciłeś? Straciłem 4 naboje. Spotkałem tego świra. Zachowywał się jak jakiś zwierz. Oprócz niego żywego ducha w mieście nie było. Jaja sobie robisz? Gówniarzu, nawijam ci cały czas, abyś celował w głowę albo rozwalał im łby nożem, a ty marnujesz amunicję! To są ludzie do cholery, nie jakieś... Bezmózgie umarlaki. Powiedz mi, jaki kurwa człowiek przeżyje 3 pociągnięcia ze strzelby w korpus i serce, a potem wstanie? Widzę, że trudno ci to wyjaśnić. Człowiek tego by nie przeżył. Przejrzyj na oczy, dzieciaku. Ben, daj mu już spokój. Dopiero co wrócił. Że co, Christy? Mam mu dać spokój? Póki co mamy zapasy, ale wkrótce ich nie będzie. Nie będzie paliwa, jeśli tak dalej pójdzie. Bez amunicji jesteśmy trupami. Myślę, że chłopak zrozumiał. Możesz już z niego zejść. Dobra, młody, dam ci szansę. Pojedziesz ze mną do Greenville. Jechać samemu to misja samobójcza. Mam tam znajomego i jest mi winny przysługę. Jest właścicielem sklepu z bronią, więc to wiele wyjaśnia. Jesteś gotowy? Będę niedługo gotowy do drogi. Muszę być spokojny i opanowany, tak? Dokładnie tak. Zgłoś się szybko. Musimy wyruszyć i wrócić, zanim się ściemni. Ojcze Tomasie, mógłbym chwilę z tobą porozmawiać? O, cześć, Bruce. Jasne, jasne. Mów śmiało, o co chodzi. Chodzi o pewną sytuację. Inaczej, relacje między mną a Benem. Chciałbyś się mnie poradzić w tej sprawie? Nie umiem przyznać mu racji. Uważam, że się myli. Bena poniosły dziś emocje. Źle zrobił, ale chce dla nas dobrze. To on wyprowadził nas z Los Angeles, gdy na ulicach był chaos.
To on zachował rozsądek i zimną głowę. Zaufaj mu i daj Benowi czas. Czy ksiądz wierzy, że to nadal są ludzie? Popatrz, Bruce. Mimo, że wszystko, co znamy, się wali, to świat nadal jest piękny. Nie odpowiedział ksiądz na moje pytanie. Serce każe wierzyć, logika mówi inaczej. Chodzi o to, że póki świat istnieje, zawsze jest nadzieja. Młody, rusz się, jedziemy! Jestem gotowy do drogi. Świetnie, musimy ruszać. Niedługo zacznie się ściemniać, a mamy spory kawał do przejechania. No dobra, wysiadaj. Co jest, Ben? Czemu się zatrzymaliśmy? Nie wiemy, jak wygląda sytuacja w mieście. Musimy zachować ostrożność. Dobra, ruszmy dupy. Mamy coś do załatwienia. Stój. Dalej nie biegnij. Widzisz coś? Nie. Ale wytęż słuch i się skup. Coś mi się wydaje, że nie jesteśmy tu sami. Kurwa, nie spodziewałem się tutaj cholernego stada. Musimy przemknąć koło nich. Idę pierwszy, a ty czekaj na znak. Dobra, udało się, ale nie trać czujności. Dokąd w ogóle idziemy? Nic mi nie powiedziałeś na ten temat. Szczerze mówiąc, wolę, aby tak zostało. Dlaczego nie chcesz mi powiedzieć? Jaki ty masz do cholery powód? Słuchaj, Rick jest strasznie nieufnym gościem. Nie spodoba mu się twoja odzywka i wszystko spierdolisz, rozumiesz? Zaufaj mi chociaż raz. Staram się cały czas, nie widzisz tego? Zamiast ciągle gadać, to przydaj się na coś i się zamknij. Mamy robotę, nie muszę chyba przypominać. Kolejny zwierz. Woduje mu kulkę między oczy. Jesteś jakimś psycholem? Tylko byś strzelał. Zostań, załatwię to po cichu. Jak nie musisz używać spluwy, to nie używaj. Rób to po cichu. Co to do jasnej cholery było? Zapewne jakaś strzelanina. Dobiega to z centrum miasteczka, zbierajmy się. Nie chcesz sprawdzić, co się stało? Nie, bo ktokolwiek to był, zwabił truposzy. Więc to idealna okazja, aby wyjść z tego w jednym kawałku. To tutaj. Idziemy naokoło na tylne drzwi. Tylko ludzie zaufani wiedzą o nich. Mniejsze ryzyko, że nas zastrzeli. Strzela do ludzi, którzy wchodzą frontowymi drzwiami. Super, a to niby ja jestem psycholem. Biorąc rzeczy na logikę, to do ciebie to ładniej pasuje. Bruce Psychol, nie przyznasz, że mrozi krew w żyłach? Ta. Nawet teraz musisz robić sobie ze mnie jaja, co? Wybacz, młody. Chciałem trochę napięcie zmniejszyć. A teraz chodź.
Jesteś pewny, że chcesz tam iść i ryzykować? Po to tutaj przyjechaliśmy, więc lepszego pomysłu nie mam. Chociaż przyznam, chciałbym trochę pożyć jeszcze. Poczekaj tutaj moment. Wejdziesz, jak dam ci znać. Wynoś się stąd. Zastrzelisz swojego dobrego kumpla, Rick? Co ty tu robisz, do cholery? Jezu przenajświętszy, prawie zawału dostałem. Cały ty. Jak zawsze udajesz miękkiego. Może i tak. W końcu czego tutaj szukasz, Ben? Potrzebujemy trochę amunicji. Sami mamy resztkę, a ty masz sklep z bronią. Potrzebujemy? Nie jesteś tutaj sam, prawda? Młody, chodź tutaj! Dobra, będę spokojny. Wyjaśnimy to w salonie. Tak jak myślałem, nie jest zadowolony. Nie odzywa się ani razu. Teraz mów dokładnie, o co ci chodzi. Michelle, długo się nie widzieliśmy. Myślę, że za długo. Jej w to nie mieszaj. Po raz kolejny pytam, czego chcesz? Udało nam się uciec z Los Angeles w pierwszym dniu. Potrzebujemy amunicji, jeśli chcemy przeżyć. Michelle, idź z tym łokosem i daj im trochę zapasów. Potem macie stąd spadać. Widzę, że zbytnich problemów z prądem nie macie. Nie słyszałeś? Wojsko utrzymuje elektrownię jako swoje przyczółki. Uważają, że w ten sposób pomogą ludziom. Zaraz, chcesz powiedzieć, że jest szansa na to, że nas uratują? Nie. Armia sama ma ograniczone zapasy. Zabiją każdego, kto chce wtargnąć na ich teren. Utrzymują prąd w całym kraju, bo... Sami nie są w stanie mierzyć się z truposzami, prawda? Kurwa! Nie powiem, że śmieszy mnie twoja nadzieja, bo sam chciałbym jakąś mieć. Okej, teraz skoro nie ma młodego i Michelle, powiedz co się stało. Nie okłamuj mnie, znam cię na wylot. Nic się nie stało. Kompletnie nie wiem, o co ci chodzi. Nie okłamuj mnie, bo zaraz dam ci w mordę, żebyś się obudził. Kurwa, chodzi o John'ego i Michelle. Podczas tego szaleństwa John się przemienił. Nie wiem, kiedy to się stało. Dopadł Michelle. Ugryzł ją. Po prostu wyżarł jej kawał skóry. Musiałem go zastrzelić. Mojego jedynego syna. Kurwa. Michelle! Błagam! Nie! Michelle! Idźcie i spróbujcie się trochę przespać. Ja stanę na warcie.
Ten, który z wami przyjechał, to Rick, prawda? Mam nadzieję, że znaleźliście te zapasy. Tak, jednak ani po Ricku, ani po młodym nie oczekuj zbyt wiele. Są całkowicie stłamszeni. Co się stało tam w Greenville? Rick stracił żonę i syna. Syn się przemienił i ugryzł ją. Strzeliła sobie w głowę, a przy tym był Bruce. Tylko fartem żyjemy. Boże najświętszy. Ale co to znaczy, że żyjecie fartem? W mieście pojawiło się stado. Gdyby usłyszeli strzał, to byłoby po nas. To tylko kwestia czasu, zanim tutaj dotrą. Jutro w każdym razie ma nas tutaj nie być. Znajdziemy inne schronienie.